Państwu Mikołaj Gwoździowski, program Pytamy Wprost, a w nim dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu, pan Jacek Czajka. Dzień dobry Państwu. Minął rok, odkąd pan podjął próbę postawienia naszego szpitala na nogi. Nie wiem, czy to się udało, bo chyba się nadal trochę kołyszę na tych nogach, ponieważ w ciągu tych 12 miesięcy doszło już do konfliktu z pielęgniarkami, zamieszania z laboratorium, a interny jak nie było, tak nie ma. Trochę falstart. Trudno powiedzieć, czy można nazwać to falstartem, bo o ile sobie przypominam naszą rozmowę sprzed 11 miesięcy, podawałem czasookres 2-2,5 roku, kiedy będzie można zobaczyć efekty mojej pracy. Jeżeli zaczynając od końca, laboratorium z dniem 1 września startuje u nas w szpitalu i będzie to laboratorium szpitalne, więc na pokładzie naszego zakładu pracy, nazywając w ten sposób szpital, przywitamy pracowników Zakładu Diagnostyki Obrazowej i powiem, że będzie można to zapisać jako wielki sukces, dlatego że tworzenie laboratorium zajmuje około pół roku. Tutaj my znaleźliśmy się w takim okienku 3-miesięcznym. Był to okienko, tak zwane okienko wypowiedzeniowe. I w tym czasookresie musieliśmy zdecydować, czy robimy swoje laboratorium, czy korzystamy z laboratorium zewnętrznego, czy będziemy kooperować na przykład z innym szpitalem. A czy to nasze laboratorium będzie działało podobnie jak to, które identycznie było do tej pory? Działało. A na jakich warunkach finansowych? Czy będzie to dla nas korzystne? Dla nas będzie korzystne z tego względu, że NFZ premiuje szpitale, które mają laboratorium u siebie, podwyższeniem stawki, jeśli chodzi o ryczałt. Gdybyśmy popatrzyli na wszystkie szpitale w regionie, bo ja zrobiłem coś takiego. W momencie, kiedy otrzymaliśmy wypowiedzenie od naszego partnera, czyli od Alabu, zacząłem się zastanawiać, jak inni dyrektorzy sobie radzili w takiej sytuacji, bo na przykład dyrektor w Lubartowie był postawiony w takiej samej sytuacji jak my. No i w sumie w Polsce było kilka takich szpitali. No i zacząłem patrzeć, jak wyglądają szpitale pod względem laboratoryjnym na Podkarpaciu i wyszło na to, że większość ze szpitali właśnie ma takie rozwiązanie pod tytułem mamy swoje laboratorium w swoich strukturach. Badania albo bardzo specjalistyczne, albo takie, których robi się bardzo mało i nie opłaca się ich robić w swojej strukturze, oddaje się firmie zewnętrznej. No i schodząc z poszczególnych alternatyw, zostaliśmy przy rozwiązaniu takim, że bardziej korzystne dla nas będzie to rozwiązanie posiadania laboratorium u nas. Jest tu jeszcze jeden element, dlatego że my mamy tą onkologię, gdzie ja bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, żeby pacjent, który jest tak zwanym pacjentem, który przychodzi na chemioterapię, żeby ten proces badania laboratoryjnego był wykonany w miarę jak najszybciej, żeby ten pacjent przychodząc rano, ten czas oczekiwania na wynik badania był jak najkrótszy, bo w momencie, kiedy mamy wynik badania, lekarz może zdecydować o tym, czy pacjenta dopuszcza do chemioterapii. I potem kolejny krok jest taki, że apteka musi przygotować cytostatyk. Więc to jest ten skrócenie tego czasu. Drugim punktem zapalnym, który wymieniłem, był konflikt z pielęgniarkami. Do niego chce się pan odnieść, czy przechodzimy od razu do interny? To znaczy tak, mogę się odnieść, bo tutaj... Ale to może zaktualizujmy, bo tam było ostatnio stanęło na tym, że 70 pań nie chciało podpisać tego nowego porozumienia dotyczącego zmian warunków pracy. Czy coś się zmieniło? To znaczy tak, nie możemy mówić o nowym porozumieniu, bo to porozumienie nadal trwa. Czyli mówimy tutaj o zmianie nazwy stanowiska pracy, tak. Czyli z młodszego asystenta ja zaproponowałem rozwiązanie takie, żeby panie pielęgniarki tytuł stanowiska pracy wyglądał tak, że to jest pielęgniarka specjalista, a wynika to z nowego rozporządzenia ministra zdrowia. No i ile pan się na to zdecydowało? Trafiliśmy na okres urlopowy. Z paniami mamy spotkanie dzisiaj po naszym wywiadzie i zobaczymy, jak będzie rezultat. Dlatego, że ta liczba się zmniejsza. Natomiast z mojego punktu widzenia jest to bardzo prosta rzecz do załatwienia w sensie podpisania tego porozumienia. Bo w tej chwili mamy sytuację taką.
działań zgodnie z przepisami. Ja najpierw rozmawiam, strony ze sobą rozmawiają, czy jest tak zwane porozumienie zmieniające. Ja mówię, co chcę zmienić i dlaczego. Druga strona mówi, dobrze, albo zmieniamy, albo nie zmieniamy. Jeżeli ktoś mówi, zmieniamy, podpisuję. Jeżeli mówi, że nie zgadza się, ja wchodzę w następny tryb, który się nazywa wypowiedzenie, ale zmieniające. Nie jest to wypowiedzenie na takiej zasadzie, że rezygnujemy z pracy i tak dalej, tylko w tej chwili następuje jakby jednostronne zaproponowanie tej zmiany. No i zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast... Interna. A to jeszcze do pielęgniarek. Bo tutaj mogło się nałożyć trzy elementy. I dlatego powstało słowo konflikt, dlatego że byliśmy w lipcu, tak? Ja zaproponowałem zmianę na stanowisk pracy w lipcu. Medialnie miała nastąpić, no, cała Polska zmieniała stawki, dlatego że to było jakby odgórnie zarządzone. No i jest jeszcze kwestia kwalifikacji do drugiej grupy, jeśli chodzi o pielęgniarki, które spełniają pewnego rodzaju wymogi, które zostały wynegocjonowane jakby w Ministerstwie Zdrowia. Jednak główny zarzut wobec pana dotyczył tego, że nie zostały wcześniej poinformowane związki zawodowe. A to, panie redaktorze, wygląda w ten sposób. Ja stosuję się do przepisów prawa i dyrektor w pewnych zakresach musi się konsultować ze związkami zawodowymi. Tam, gdzie muszę, to bezwzględnie to robię. Są też takie zakresy, gdzie mogę. Więc wtedy, kiedy nie muszę, no to korzystam ze swojego uprawnienia. I teraz tak, w tym pierwszym przypadku, kiedy mamy porozumienie, ja nie muszę. Teraz, jeżeli wchodzimy w ten tryb wypowiedzenia zmieniającego, ja muszę. Dlatego w momencie, kiedy panie pielęgniarki zdecydowały się na to, że nie będą podpisywać tego porozumienia, ja muszę teraz konsultować ze związkami zawodowymi. Jest ta lista osób, z którymi nie udało mi się podpisać tego porozumienia. To pan uważa, bo w Tarnobrzegu niektórzy brak informowania mieszkańców o pewnych sprawach przypłacili stanowiskiem. Interna. Oddział wewnętrzny. Kiedy w końcu doczekamy się tego podstawowego oddziału? Jesteśmy coraz bliżej, dlatego że tak, ja opowiadałem na ostatnim naszym spotkaniu, pierwszym i ostatnim do tej tutaj pory, że moim zadaniem jest wyprowadzenie szpitala na prostą. Skoncentrowałem się na radioterapii i na internie i na paliacji. To są te trzy obszary, które są najważniejsze. Z radioterapią mi się udało, dlatego że o 150% wzrosła mi ilość pacjentów, czyli za pacjentem idą pieniądze i dzięki temu możemy poczynić pewne inwestycje. I to jest jeden element. Drugi element, już wykańczam paliację, dlatego że wykańczam w tym sensie, że mam zespół. A problemem na rynku medycznym w Polsce jest to, że można mieć pomieszczenia, można mieć sprzęt, nie ma ludzi. I z tym mamy do czynienia na przykład na wewnętrznym, bo tu wszyscy, którzy byli, mieli problem ze zgromadzeniem zespołu. Ja już jestem o tyle w lepszej sytuacji, że brakuje mi dwóch etatów do zorganizowania tego zespołu. I teraz po otwarciu laboratorium, bo laboratorium było taką rzeczą niespodziewaną z racji tego, że dotychczasowy partner biznesowy funkcjonował w szpitalu przez 5 lat. Po zakończeniu tego okresu 5-letniego my ogłosiliśmy przetarg, do którego przystąpił, więc partner biznesowy wiedział dokładnie, jak funkcjonuje ten szpital, będąc w tej kondycji finansowej. No ale przypuszczam, że prowadził pan rozmowy z internistami. Oczywiście. Dlaczego wobec tego nie chcą tutaj pracować? Nie tyle nie chcą, co trzeba zgromadzić odpowiedni zespół, ze względu na to, że w tej chwili praca w szpitalu jest mniej atrakcyjna niż praca w poradni, dlatego że praca w poradni jest taką pracą ala biurową, mówię ala biurową. No bardziej dlatego komfortowo, oczywiście. Że tutaj komfort jest taki, że przychodzi się rano i wiadomo, kiedy się skończy pracę i potem kończąc pracę, załóżmy po 7 godzinach 45 minutach, ja mam czas na to, żeby pójść do miasta, pójść do urzędów jeszcze, które są otwarte i pozałatwiać swoje sprawy. A w trybie szpitalnym to
to jest i zupełnie inny rodzaj pracy. No ale... Dyżurowo, świątecznie i tak dalej. Dobrze, że pan wywołał te przychodnie, bo ostatnio pojawiła się informacja dotycząca stawek w naszym szpitalu. 160 zł bodajże za godzinę. Ile? 160 zł za godzinę. A za co? W przypadku onkologii klinicznej, jeśli dobrze widziałem. To znaczy a wiem, że 160 zł to jest... Czasem mniej niż przychodni. Panie redaktorze, tak, ja na temat stawek nie będę się tutaj, nie będę się odnosił w sensie takim kwotowym. W Tarnobrzegu, w naszym szpitalu te stawki są bardzo dobre. No i nie są te, które pan redaktor tutaj podał. Ja mogę powiedzieć tak, stawki są bardzo atrakcyjne. I nawet no pamiętam, one są atrakcyjniejsze niż w sąsiednich szpitalach. Wspominał mi pan nawet, że nasza nocna i świąteczna opieka zdrowotna ma stawki warszawskie. Tak. To może wobec tego zmniejszyć stawki na tym oddziale, a zaproponować na świątecznej? Inne. Panie redaktorze, oddziale. Ja nie mogę tego zrobić, dlatego że ja zabezpieczam bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów w momencie, kiedy wszystkie poradnie, całe miasto jest zamknięte. Więc od godziny 18 do otwarcia tak zwanej części medycznej w mieście ja muszę zabezpieczać każdego, kto do mnie przyjdzie. I mam dwa obszary do zabezpieczenia. Ten taki łatwiejszy to jest ta nocna i świąteczna pomoc lekarska, a drugi to jest SOR. I niezależnie od tego, ja nie mogę sobie tego odpuścić. Ja mam super naczelną, dlatego że jak przychodziłem, to mieliśmy problemy z zabezpieczeniem właśnie tej nocnej i świątecznej pomocy. Natomiast w tej chwili zespół jest tak zorganizowany, że naprawdę ludzi mamy z różnych miejsc, z różnych miast. Nie chcę pan wspominać o stawce dla specjalistów, a inne... Nie chcę wspominać, nie, no rozumiem, dlatego, dobrze, że wszyscy... Ale to zostawmy. Ale w takim razie inne kwestie finansowe. 40 milionów zadłużenia. To było, czyli zanim pan przyszedł. Jak to wygląda teraz? W tej chwili na koniec, bo my robiliśmy sobie takie podsumowanie, bo jesteśmy zobowiązani do tego, żeby swojemu jakby urzędowi marszałkowskiemu przedstawiać sytuację. No to jest w tej chwili około 30 milionów. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na kredyt, bo tak, 2022 to było 35 milionów 840, a teraz w tym roku będziemy mieli o milion mniej, czyli spłacamy kredyt. I to jest o tyle dobre, bo tak, my jakbyśmy przestali spłacać kredyt, no to stalibyśmy się niewiarygodni dla banku, który nam zaufał. To jeszcze wróćmy do tych, do tych specjalistów, bo wspominał pan, że mamy ich no, z różnych miejsc. Z różnych. Pamiętam, że mamy specjalistów z Lublina, jeśli chodzi o neonatologię, ale wciąż poszukujemy specjalistów na takich, w takich dziedzinach jak neurologia, urologia, oczywiście, anestezjologia, otolaryngologia, reumatologia, interna, onkologia kliniczna, radioterapia i neonatologia. Czemu nie widać efektów? Efekty widać, natomiast na stronie cały czas mamy zamieszczone ogłoszenia, dlatego że ten rynek jest dynamiczny. A czy kandydaci nie spełniają wymogów, czy może nasza oferta jest mało satysfakcjonująca? Odniosę się na przykład do anestezjologów, dlatego że to jest taki specyficzny obszar, od którego zależy funkcjonowanie szpitala w momencie, kiedy szpital zajmuje się też częścią zabiegową. Bo jest część typowo zabiegowa, typu chirurgia, albo jest część diagnostyczna, gdzie musimy znieczulać pacjentów, żeby wykonać poszczególne badania diagnostyczne. U nas lekarze są z bardzo wielu miejsc, dlatego że ja miałem taki moment w funkcjonowaniu oddziału, że musiałem się zabezpieczyć przed pewnym wydarzeniem, które nastąpiło. I my mamy lekarzy no, z kilku ośrodków. Także oni są bardzo fajnych, mam zarządzających w tych obszarach. Jeżeli pan redaktor śledzi stronę szpitala, my w tej chwili będziemy ogłaszać konkursy na pielęgniarki oddziałowe, czyli odświeżamy personel, a z drugiej strony ja też muszę spełnić wymogi formalne, bo zobaczyłem, że no, musimy spełniać wymogi przepisowe i w niektórych obszarach nie było konkursów, więc ja je muszę przeprowadzić i też na niektórych oddziałach będą zmiany. Kiedy zatem możemy się doczekać interny?
Trudne pytanie. Czy też półtora roku musimy dawać? Półtora roku nie. Rok, do roku. O, może w ten sposób. Dlatego, że obiecałem, że paliację otworzę tam chyba w 8 miesięcy. I najbardziej się obawiałem, że nie będę miał zespołu. Mhm. A może specjaliści nie chcą tu przychodzić i pracować ze względu na atmosferę? Bo cały czas się słyszy, że wcale ta atmosfera się nie polepszyła. Ja zresztą śledząc na przykład opinie mieszkańców, nawet z wydarzeń, które my relacjonujemy, no, ludzie wolą być leczeni tutaj na miejscu, z godnością i skutecznie, a nie chodzić na szpitalne pikniki. Panie redaktorze, proszę zauważyć, jak wyglądają nasze pikniki, dlatego że porównując z pikniki innych jednostek medycznych, tam to jest głównie piknik i jakieś małe badanie typu poziom glukozy krwi. My robiliśmy w czerwcu piknik dla dzieci. On był bardzo szeroki w sensie zakresu usług medycznych, a ponieważ burza nas zastała, w związku z tym 28 września będziemy kontynuować zakres medyczny i to będzie tylko i wyłącznie zakres medyczny, bo tak, mieliśmy konsultacje ortopedy, które cieszyły się bardzo dużą popularnością. Mieliśmy konsultacje okulisty dziecięcego. To jest nasza pani doktor, która operuje dzieci, jeśli chodzi o zezę, i nasz ośrodek staje się ośrodkiem, gdzie specjalizujemy się w tego typu zabiegach, bo chcąc pokazać, skąd ludzie przyjeżdżają do nas na okulistykę, no to naprawdę to już jest Polska, na ortopedię to już jest Polska, na radioterapię, no to my sami przywozimy ludzi z Przemyśla. W ogóle zaczęliśmy trochę inaczej. Po zmianie ludzi na radioterapii, tam jest taki fajny, młody pan doktor, który Państwo wiedzą, o kogo chodzi, bo spotyka się z Państwem. Ten zakład radioterapii zaczął funkcjonować na takiej zasadzie, że nie tylko siedzimy u siebie, ale kooperujemy z innymi. I efektem tej kooperacji jest to, że przyszedł do nas nowy aparat USG na potrzeby zakładu radioterapii, dlatego że będą przyjeżdżać do nas lekarze, na przykład, którzy pracują w Rzeszowie albo w Świętej Rodzinie, albo w różnych miejscach, ale to nie dlatego, że my podpisujemy umowę tylko z lekarzem. My kontaktujemy się z jednostką, która jest zainteresowana kooperacją. To nie jest tak, że dyrektor Czajka sobie podbiera personel z tamtego miejsca. My działamy na zasadzie dyrektor-dyrektor, kierownik zakładu, kierownik zakładu. I to jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że my się uzupełniamy, bo na przykład pani dyrektor z Przemyśla ma pacjentów w pewnym procesie i na przykład potrzebuje do jednego klocka w postaci przepuszczenia pacjentów przez radioterapię. Więc my dzięki tym pojazdom od pana marszałka jedziemy po tych pacjentów, ich przywozimy. I dlatego tutaj jest jeszcze konsekwencją to, że mamy te miejsca pobytowe na razie na zewnątrz, a będziemy mieli u siebie na terenie szpitala. Panie dyrektorze, tak spinając klamrą naszą rozmowę, na początku wspomniał pan, wróciliśmy do tego, że rok temu dawał pan sobie 2,5 roku. Ten szpital zacznie funkcjonować tak, jeśli uda się panu wdrożyć wszystkie pana wizje. Zostało 1,5 roku, czy może więcej? Czy coś się przesunie? Wydaje mi się, że ja zostanę przy tej swojej deklaracji, dlatego że w tej chwili wdrażamy w życie bardzo wiele rzeczy. Dostaliśmy 11 milionów na ortopedię na przykład, tak? Jesteśmy w procesie takim. Musieliśmy zrobić inwentaryzację. Mówię o części budowlanej, jesteśmy po inwentaryzacji, potem rozpoczął się proces projektowania, jesteśmy po procesie projektowania. W tej chwili będziemy ogłaszać już postępowania konkursowe na wykonawstwo, także aktualnie, czyli przełom 2024-2025, to u nas się rozpocznie, właściwie szpital będzie placem budowy, dlatego że tak, będą miejsca pobytowe, ja idę tak od góry, będzie paliacja, mimo że paliację zrobimy pierwotnie w tej części tak zwanej starej, będzie ortopedia, będzie SOR, a do tego ja nawet się ucieszyłem z tym zamieszaniem laboratoryjnym,
bo na drugim piętrze mam immunologię i bank krwi, co mi kolidowało z częścią ortopedyczną, dlatego że na tym samym piętrze mam ortopedię, a chcieliśmy ją powiększyć. Więc zastanawialiśmy się, gdzie tą immunologię i bank krwi wsadzimy, no bo mamy dostawcę zewnętrznego, który jest na części laboratoryjnej. I teraz nam się składają klocki, zabieramy tą część do laboratorium i tutaj mam spokojną powierzchnię do robienia ortopedii. A jeszcze ciekawostka jest taka, za chwilę, czyli już zaczęły mi się dostawy sprzętu. Czyli tak, w maju dostaliśmy bardzo drogie USG. Ono kosztuje prawie 700 tysięcy na to, żeby lepiej diagnozować pacjentów szpitala. Teraz przyszło mi USG do części radioterapeutycznej i to się odbywa na takiej zasadzie. USG już jest na terenie szpitala, teraz musimy przejść przeszkolenie, bo każdy aparat jest inny. Rozpoczyna mi się proces przychodzenia towaru, brzydko mówiąc, bo tak, na bloku operacyjnym wymieniamy 3 stoły operacyjne, bo jak ja wszedłem i zobaczyłem, że to są stoły 25-30-letnie, no to coś trzeba było z tym zrobić. 4 aparaty do znieczulenia będą. No tych rzeczy jest bardzo dużo. Zweryfikujemy je w takim razie za 1,5 roku, a dziś dziękuję panu za dziś. Również. Bardzo dziękuję i wspólnym celem, ja może jeszcze jedną rzecz powiem. Chciałbym, żeby ten szpital miał jak najlepszą opinię, ale na opinię pracują to trzeba sobie zapracować. Też mieszkańcy. Niech oceniają realne rzeczy, które robimy. Słyszeli państwo sami, proszę oceniać. Dziękuję państwu również za dziś i do zobaczenia za tydzień.